Czołem uśmiechniętej Polsce! Witam w kolejnym odcinku z Hardware 4 na redakcji Nowym Exilum, jako już Unia Europejska. Tak, udało mu się. Zjednoczył Europę, król Europy. I mamy problem z pokonaniem Litwy, znaczy Łotwy. No, Litwę pokonaliśmy. No, w ostatnim odcinku mieliśmy problem z tym, że no po pierwsze zapasy, a po drugie ustawili się za rzeką, co naprawdę jest denerwujące. I wiecie, to jest coś takiego, że ustawią się za rzeką, człowiek później takie, no i co teraz zrobić? Więc będę musiał sobie przygotować desant. A nie mam portów. Desant sobie na to. To jakieś dywizje się przypisały z tego. I spróbować sobie zdesantować na te wszystkie całą, jeżeli chodzi o ten front. Ponieważ wcześniej miałem tam, tylko myślałem, że się szybko uda przez tą rzekę przejść i nie będzie jakoś problemu z tym. Ale jest problem. Więc tutaj muszę zacząć coś robić, żeby udało mi się pokonać Łotyszy. Co dokładnie? Nie wiem. Na pewno więcej wysyłanie wojska nie pomoże. Zbudowałem tutaj najpotężniejszą kolej, jaką potrafiłem i nadal to nic nie pomaga. Więc musimy coś innego porobić. Na pewno tutaj jest jeden z tych Marines, których mamy. Tylko, że ten Marines nawet nie może nic porobić. Tak. Nadal on ma minusy. Na szczęście możemy sobie nadal atakować ich ciągle i nie widzę, żeby to było jakieś problemu. No i zacząłem robić drzewko ekonomiczne, przez co dług publiczny mi zaczął rosnąć z powrotem. Kto by się spodziewał. I dzięki czemu nie jest aż tak źle, że tak powiem. Ponieważ, no nie, mamy jakieś tutaj minusy. Dlatego też, że tamtą decyzję, jak podjąłem, gdy zmieniłem tą decyzję, że coś tam innego wziąłem, to mi się odblokowały wszystkie fabryki, tak. To jest po prostu źle zrobione i tam miałem te 20, co było źle, po czym zmieniłem chyba na 6 i już było lepiej. Więc udaje nam się dalej tutaj budować. Nawet tych fabryk militarnych zbytnio nam już nie jest potrzeba, z tego względu, że już ich mamy tak dużo, że to nie jest jakieś bardzo potrzebne. Teraz na pewno te całe rafinerie by się przydały. Tutaj już prawie jesteśmy, więc może jakiegoś generała damy i żeby było trochę do wkurza te kwadraty, więc odsunę. To jest chyba nasza flota, tak, to jest nasza flota, więc nie dziwię się. I tutaj wysilamy, żeby coś pilnowało desant. Poszedł już? Czy coś, co musimy? A, musimy jeszcze poczekać. Dobra, więc leć. Leć, desancie. Nie wiem, gdzie ty poleciałeś, ale chyba dobrze. Okej. Więc możemy zacząć sobie przydesantować się na ten port. W głównej mierze chodzi o to, żebyśmy poprzejmowali trochę tych terenów. I mogli się tutaj jakoś rozstawić. Więc wszystkie na to. I atakujcie. Tak, to jest był nasz plan od samego początku. To nie jest tak, że wcześniej po prostu chciałem na czuja tutaj jakoś to zdobyć i przez to na rzece się zatrzymaliśmy. Tak, to wcale tak nie było. Więc wydaje mi się, że właśnie budujemy zakłady, które są historyczne. Uwielbiam to, jak to jest pomyślane, że budujemy zakłady, które historycznie istniały. Nie chodzi, że historycznie, że teraz istnieją, tylko że chodzi o to, że historycznie, że w drugiej RP istniały. Okej, no nie, no już okrążyliśmy ich od dwóch stron i nadal ta linia stoi. Wreszcie to nie mogą się wycofać tutaj, więc wejdziemy do stolicy.
I udało się. Wow, ile to tam zajęło zbyt długo. Okej, okay. Zajęte. Znakomicie, udało nam się, a teraz możemy zaatakować Skandynawię. Dobra, nie, musimy najpierw zająć się resztą. Więc możemy, wiadomo na co, co zaatakować. Się przed chwilą spojrzałem. Więc bierzemy. Będziemy mieć krótki front, ale nie powiem. Mamy ogromne nadzieje z tym frontem. Okej, dajmy sobie do tego gościa. Będziemy musieli sobie coś porobić z tymi samolotami, bo ich zaczęliśmy budować, ich jest bardzo dużo. A jakoś nie chciałem się w międzyczasie rozstawiać, więc na pewno pomiędzy odcinkami będę musiał coś porobić. Mamy dużo doświadczenia wojskowego. Mam już najlepszy karabin, bo już go tak ulepszałem. A z samolotów, to co chwila możemy sobie takie ulepszać. I co tutaj jest? Mamy tej starej jakości, mamy ten Gen 4,5. Chyba, że to jest specjalnie tak zrobione, żeby, wiecie, żeby pokazać takie, że o, ten 4,5 to jest inny niż ten, który teraz masz. Okej. Okay. Chcę trochę wystawić tych samolotów, żeby jak już się będziemy mieli, to... Nie, to tylko... Ciągle klikam w armię zamiast w... tego. Okej. Okay. Jeszcze tutaj wyślemy. I okej, może być. Dobra. Więc tak, walczymy z bezrobociem, które jest na pewno duże. Ale Ukraina się nie obrazi, jeżeli ją zaatakujemy. No wiecie, no... Bliżej Europy. Będą bliżej Europy. Więc co tutaj mamy? Mamy kolejne bonusy, które możemy zdobyć. Mamy dosyć duży już dług. Tak w porównaniu do kiedykolwiek mieliśmy. Oraz Ukraina się nawet dobrze trzyma. Widać, że ktoś ich wspierał sprzętowo. Dalej, i tak nadal jesteśmy w wojnie z Ameryką. Jedynym państwem, które się udało zdesantować na Amerykę były Chiny. Szkoda, że tego nie widzieliście. Bo Chiny się zdesantowały na Amerykę, to było takie zabawne. Dlaczego nie produkujemy anti-air equipment? Ale tak jakbyśmy nie produkowali go w ogóle. Nie, produkujemy go. Mamy na pewno problem ze stalą, ale zawsze możemy poprosić naszych przyjaciół ze wschodu. Bo wiecie, nikt nie będzie tutaj nam sypać piachów, szprychy. I co tutaj? Jak to wygląda? No, powoli idziemy do przodu. Wygląda na to, że najgorsze jest po prostu zaopatrzenie. Że dotarliśmy do momentu, kiedy nie mamy żadnego punktu zaopatrzenia, a musimy iść do przodu. No, trochę podbudujemy sobie. Jak to wygląda? Gdzie jest tutaj najbliższy punkt? Szczerze powiem, nie widzę. Część tutaj już budujemy, ale... To jest takie, że ta linia frontu tutaj jest w głównej mierze, gdzie tego nie ma, ale dobra, nie, po prostu nie atakowaliśmy agresywnie. Dobra, bierzemy tutaj i co jest kolejne? To jest to. Chciałbym czasami tych generycznych, dlatego że człowiek musi się zastanowić na czymś, co i tak kliknie to samo, co przed chwilą. Okej. Okay. Powoli tutaj nam to latuje. Jak to wygląda z tym? Bo nie chodzi o to, że zaopatrzenia nie mamy. Tutaj wysłaliśmy samoloty i przez to, że Ukraina ich nie ma, to jesteśmy w stanie popchnąć to bardzo mocno. Więc tak, ten mod się zamienił w symulator budowania po prostu tych supply nodów.
play hubów, chyba po, tak to nazwali w grze, a wy ogólnie to się nazywa supply node w kodzie. Okay, nie mamy też paliwa, co oznacza, że musimy zacząć budować sobie rafinerię. Każdy może się przydać w budowaniu rafinerii. Mamy dosyć długą kolejkę, ja ją ustawiłem, bo zazwyczaj, gdy ma się dosyć sporo tych fabryk, to się kończy na tym, że się, wiecie, że ma się dosyć sporo tych rzeczy. O, ma się roz... Wszystkie chyba te statki mają jakieś problemy. Dobra, niech się schowają, niech się nie pokazują na twarzy. Okej. Okay. Czyli wojsko nie jest do przodu, dlatego że zgaduję, że jego jest za dużo. Więc niech się jedna armia wycofa. No, możliwe, że żre dosyć duże zaopatrzenia. Tutaj jakaś... chyba Japonia coś pada. Co się dzieje z Japonią? Tutaj walczą z Chinami i się tak to kończy. Okej. Więc to jest kolejny wybór kraju, który kończy się na tym, że nic nie możemy zrobić, bo zaopatrzenie nam padło. Jej. Dobra, niech się trochę te supply huby porobią. 3. Powinniśmy odesłać trochę tego wojska. Już się tak zastanawiam, bo... Znaczy się, Ukraińców jest dosyć sporo, więc może to być problem. Dobra, na razie sobie ich zostawimy. Tutaj udało nam się zjednoczyć Bałtyk. Możemy spróbować wysłać tą armię w innym kierunku. O, tutaj na przykład. Ponieważ wy tak nie jesteście z nikim, a bardzo chętnie byśmy dodali was do rodziny europejskiej. Więc poczekajmy chwilę i niech się tutaj nasze dywizje rozstawią. Macie flagę podobną do Rosji, nie lubimy Rosji, atakujemy. No i tak się podbija kraj, a nie jak tutaj w ogóle żadnej infrastruktury. Widać, że Nowak pracował, żeby tutaj Polska nie mogła podbić Ukrainy. Okej, bierzemy te. Jak to wygląda dalej? Mamy Bośnię i Hercegowinę. Więc podoba mi się, odpowiedź tak jest. To jest taka typowa odpowiedź, że... O, coś mówię, tak jest. I co tutaj mamy? Infantry Export. No to Infantry Export damy. Tak naprawdę te dywizje trochę zmieniłem, że znowu dodałem te infantry, ale w głównej mierze jest tam dużo zmotoryzowanego. Okej. Okay. Mamy sporo punktów, więc może sobie trochę zobaczymy. Civil Liberties. Jeżeli gdzieś będzie political power, to bierzemy, a jak nie, to nie potrzebne nam jest. Tutaj Border Service Guarantorship. Mhm. Local Central Law Office. A, weźmiemy sobie to. Bo dostaliśmy więcej miejsca na te. Dobra, kto tak do nas zaatakował? Arabia Saudyjska, tylko że ona graniczy dosłownie z Chinami i z Iranem. No, to nie był dobry wybór. Dobra, wojna stanęła, ale my nadal możemy kontynuować kolejne wojny. Więc Bośnia i Hercegowina dołączy się do rodziny europejskiej. I bardzo chętnie byśmy was widzieli. Jeszcze bardziej chętnie, gdybyście po prostu nie walczyli. Zastanawiam się nad Jugosławią, dlatego że... Znaczy Serbią, bo ona możliwe, że będzie miała dosyć dużo dywizji. Aha, okej. Okay. I tak byliśmy. Mają oni własną po prostu frakcję teraz, Amerykanie. Dodają do niej
do niej po prostu tych wszystkich, którzy nie są razem z nimi. W skrócie. Okej, okay. Chyba Słowacja nie jest w żadnej frakcji, tak, nie jest w żadnej frakcji, więc Słowacy, poznacie tutaj euro, jakie macie, jakie ona ma zalety. Okej, okay. Sponsowaliśmy Orlen i chyba była katastrofa w elektrowni jądrowej. To jest ewidentnie powiązane. I co tutaj mamy? Coś? Możemy już kolejne tutaj robić z opancerzonych. Kopmy dalej. Wiadomo. Kop, kop, kop. I jak tutaj wygląda z tymi punktami? Już niedługo będzie. A widzę, że tutaj woli jakieś sojusznicy są dodawani. Wypowiedzmy wojnę. I Słowacja dołączysz do rodziny europejskiej, więc tak nie opieraj się zbytnio. Co tutaj jest? 11 kwietnia. No to jeszcze trochę poczekamy. Okej, okay. Teraz wszyscy nasi wrogowie będą dołączać do tej frakcji. Ukraina jeszcze nie dołączyła, ale to chyba przez to, że są nacjonalistami. Więc oni... O, masz ci raz jeszcze inflex. Teraz zobaczyłem. Okej, okay, jeszcze Węgry zaatakowały? Okej. Okay. A, bo zapewne dołączyli do frakcji. Dobra, już rozumiem. Dobra, bo ogólnie stabilność tam coś się stało i już nie mam 5000 stabilności. Okej. Okay. My nie jesteśmy razem z frakcji, albo to nie jest ta sama wojna. Może dlatego. Okej. Okay. Więc myślę, że na Belgię pójdziemy. Będzie to taki wspaniały front na Francję. Tak. Guy Verhofstadt rządzi, więc się zemścimy na nim. Zemsta. Okej. Okay. Jak to wygląda z tym? Wygląda na to, że już możemy atakować z powrotem. Tu mamy zaopatrzenie. Okej, okay, Belgia skapitulowała, więc jeszcze od tej strony możemy iść, bo zapomniałem. A, myślę, że zaatakujemy Albanię, dlatego że ona ma forty tutaj, więc zaatakujemy Macedonię, bo tutaj nie mają fortów, a to Macedonia, więc co ona może nam zrobić? Terrorystów wysłać? Okej, okay. Odbudujemy naszą potężną Polskę od zera. Pozbądziemy się długu publicznego. Nie wiem, dlaczego tego nie możemy zrobić. A, przez to, że nie mamy jeszcze technologii. Okej. Okay. Dobra. Chyba już wszyscy są? Nie są wszyscy na miejscu. Okej. Okay. Znowu są wybory w Japonii. Co chwila w Japonii są jakieś wybory. Okej. Więc teraz musimy przechodzić przez góry, żeby dosłownie skapitulować, bo ich wszystkie punkty zwycięstwa są w górach. Znakomicie. Okej. Main button. Podoba mi się, że jest tylko jeden czołg. Dobra, jak to wygląda z tym? Jesteśmy już prawie pod Kijowem. Więc to mi się podoba. W głównej mierze chcę, żeby oni tak maksymalnie atakowali, żeby udało się przepchnąć. Jak to wygląda z tym? No, budujemy pierwsze rafinerie. Więc to mi się podoba. Polska nauka. Wreszcie dostaniemy kolejny recent slot. Czy wy jesteście z Rosją? Jesteście. Okej. Okay. Trochę źle, nie powiem. Ale nie jest najgorzej. Dobra. Albania, szykuj się. Ponieważ bardzo ciekawe przyszłość ciebie czeka. Czasami te dywizje naprawdę wolno się poruszają.
Okej. Więc to, ta zieleń bardzo, bardzo miła jest dla oka. Z tego względu, że dosłownie na ich fortach była zieleń, więc nie jest tak źle. Więc kolejnych terrorystów pokonujemy. Kolejny kraj, który znamy z terroryzmu. Okej, co to jest? O, możemy wreszcie to zrobić, bo już technologię mamy. Tak, chyba więcej już nic nie ma. Więc tak, Pomorski Uniwersytet Technologii, czyli Politechnika Pomorska. Nie kojarzę tej Politechniki, szczerze powiem. Ale zobaczmy, co tutaj dalej można zrobić. Chyba już zbytnio nie ma. Okej. Okay. Albania padła i nie dołączyła do frakcji. Jej. Jeszcze jej możemy statki przyjąć. Jej. Okej. Okay. Więc teraz możemy tak wybrać Czarnogórę. I wybierzemy Czarnogórę. I tutaj spróbujemy to, co z Łotwą. Tylko, że oni mają więcej terenu do przyjmowania, więc nie będzie problemu. Oraz chyba wydaje mi się, że nie mają w ogóle... Mają jakąś... Mają jedną dywizję. Okej. Okay. I udało im się jeszcze dołączyć do frakcji w ostatniej sekundzie. Okej. Okay. Więc czas przyjąć Kosowo. Poczekajmy może na nasze dywizje, jak się tutaj rozstawią. Okej. Okay. Czas przyjąć Kosowo. Odzyskać właśnie starożytne miasto Serbów. No nie jest starożytne, no ale na pewno miasto, które ma duże znaczenie dla historii serbskiej. Okej, okay. Jak to wygląda tutaj? Tutaj już udało nam się przebić. I Kosowo do nikogo nie dołączyło, więc możemy go przejąć. Wow, udało mi się to. Ukraina kogoś wezwała? Czy to mi się ona jest European Association. Aha. Czyli oni zostali wywaleni i teraz tworzyli frakcję z Ukrainą. Ciekawy. Okej. Tutaj economics. Kurde, nie wiem. Czasami jest coś takiego, że tłumaczenie na polski to jest takie, żeby angielsku miało znaczenie, więc School of Economics, Wyższa Szkoła Handlowa, może Szkoła Handlowa, Krakowska Szkoła Handlowa? Nie jestem pewien, szczerze powiem. Okej. Więc w sumie większość udało nam się tutaj przebić. A teraz możemy przejąć tutaj całe wszystkie starożytne terytoria Jugosławii. Jej. Ale co tutaj mamy? Infantry Expert, bardzo chętnie. No, Serbia trochę mało ma. O, jeszcze dołączyła do tej frakcji. Dobrze, że dołączają do tej frakcji, bo ja naprawdę... nie chcę, żeby dołączali do tych Waszyngtonu. To wkurza. Okej, okay, teraz Ukraina się dosłownie trzyma na wschodzie. Ach, Serbia upadła. Czy trzeba coś tam wysyłać? Nie, nie sądzę. Dobra, spróbujmy w takim razie Bułgarię. Póki jeszcze ta jest frakcja, to po prostu spróbujemy jak najwięcej, żeby osób do nich dołączyło. Tutaj kto nimi rządzi? Nie wiem. Ponieważ zostało źle zakodowane. Okej, okay. Teraz potrzebujemy po prostu stabilności, więc by się skończyło nasze 5000 stabilności. Jak to wygląda z tymi dywizjami? Jesteśmy na miejscu. Powiedz wojnę. I atakujemy. A i dołączają. Właśnie o tym mówiłem, żeby dołączali. Zastanawiam się, czy trochę nie zabrać i po prostu nie wysłać z Ukrainy części dywizji już na Mołdawię czy coś takiego, na Rumunię, dlatego że wydaje mi się, że to byłoby lepsze. Okej, okay, Charków wpadł. Miasto bohater. A ci w Bułgarii się trzymają totalnie na wschodzie. Widać, do czego ciągnie. Okej. Okay. Tutaj lepsze. Co to jest, że każdy dowódca dostanie? Nice. Podoba mi się, że każdy dowódca dostanie plus jeden skilla. Okej. Okay. Ile jeszcze może... To jest dosłownie...
Zostało wam tak niewiele, a wy i tak się trzymacie tego. Okej, już? Dobra, już padli. Więc tak, musimy zaatakować tutaj Rumunię. Ale ta wojna już nie będzie aż taka prosta. Okej. Dobrze zrobiłem? Tak, dobrze zrobiłem. Okej, więc tak. Tutaj jest... Mamy kilka planów. Jeden z nich polega na tym, żeby nie było takich z Łotwą i żeby tutaj mnie nie okrążyli dywizji. I w sumie to taki jest plan głównie. Główne natarcie pójdzie od południa. No, widzę, że Węgry bardzo chętnie tutaj chcą przejmować swoje stare terytoria. Wyszło na to, że dzięki temu stare terytoria przyjmują. Okej, jakieś badania. Więc tutaj sobie trochę porobimy. Ile jeszcze tego jest? Sporo jeszcze. Okej. Tutaj już kolejne lata się zaczynają. No więc może to zróbmy. Tam już widzę, że jest dosyć dużo do przodu. I możemy sobie porobić. Blitzkrieg porobimy sobie. Co tutaj mamy? Air Doctrine jeszcze. Więc to też możemy wziąć. I wygląda na to, że Rumunia się dosyć dobrze trzyma. Ale my już jesteśmy na takim poziomie z Ukrainą, że... O właśnie. Że dosłownie wszystko będzie padało. Tak. Udało nam się wszystko przejąć. Jesteśmy niepokonaną Unią Europejską. Właśnie zrobiliśmy poszerzenie na Bałkany i na wschód. Prawda samo? A, zapomniałem, że oni zaczęli dodawać jakieś dziwne rzeczy. Dobra. Więc po pierwsze tutaj. Niech oni wezmą to. A ja... z reszty zrobię chyba marionetki. Dlatego, że... albo nie. W sumie Chiny. Chiny niech tutaj to wezmą, bo to one się tym zajmowały. Okej. Więc Unia Europejska się dalej rozwija. Jesteśmy potężną Unią Europejską, którą wytworzył kto? Sam Donald Tusk. Oraz mam jakieś minusy przez to, że mam jakieś podatki. Nawet nie wiem, co to robi. Nie wiem nawet, co to jest, więc... Mamy wysokie podatki, dlatego... Wystarczy, że sobie weźmiemy to już. Co i nadal możemy w tym momencie wziąć. Co to nam daje? O, to robi to. Okej. Jak to weźmiemy, to nam gospodarka trochę padnie. Aż tak źle nie było. Dobra. Powoli tutaj kolej się robi. Mamy najlepszą kolej na świecie. W Polsce jest najlepsza kolej. Jeszcze tarczę europejską budujemy. Jest ogólnie znakomicie. Więc tak, w następnym odcinku na pewno będziemy próbowali dalej tutaj zaatakować. Mamy dosyć potężną flotę, więc myślę, że desant będzie prosty na resztę. Tylko, że... tutaj mamy pewne problemy z... ze sprzętem. Ale jakoś też sobie rozwiążemy. Więc byłem Trefon. W kolejnym odcinku z Uśmiechniętej Polski. No to cześć!